Maj 2018 – 3 zdarzenia. Czerwiec 2018 – 5 zdarzeń. Sierpień 2018 – 4 zdarzenia. Wrzesień 2018 – 5 zdarzeń. Listopad 2018 – 5 zdarzeń. Grudzień 2018 – 5 zdarzeń. Styczeń 2019 – 3 zdarzenia. Luty 2019 – 4 zdarzenia. Kwiecień 2019 – 7 zdarzeń. 12 miesięcy, jedna ulica i 41 zdarzeń drogowych. Tak wynika ze statystyk Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Z tych samych dokumentów wynika, że na terenie objętym sprawozdaniem ilość wypadków wzrosła z 87 w 2012 roku do 127 w 2018. A co za tym idzie, wzrosła liczba rannych z 98 do 127. I jeszcze jedna statystyka, tym razem ogólnopolska. Od 2009 do 2018 roku przybyło nam 6 019 397 samochodów osobowych. Po co te wszystkie liczby? Po to, by pokazać, że mamy problem. Przez lata priorytetem dla poruszania się po mieście był i jest samochód i obecnie musimy mierzyć się z tego konsekwencjami. Od przeznaczania coraz większej ilości terenów zielonych pod parkingi po rosnącą ilość wypadków, smog czy hałas. Nie trzeba też specjalistycznej wiedzy, by stwierdzić, że przestrzeń zdominowana przez samochody nie nadaje się do odpoczynku, spaceru czy zakupu. Potrzebujemy mądrej polityki transportowej, komunikacji zbiorowej i rowerowej. Miasto przeznacza kolejne tereny pod osiedla deweloperskie, a przecież nie jest z gumy. I szczególnie centrum zaprojektowane w XIX wieku nie sprosta tak dużemu przyrostowi ruchu. Dopiero od tego roku wymaga się od deweloperów, by na terenie Gniezna zapewniali dwa miejsca parkingowe dla jednego mieszkania. Niestety przepisy nic nie mówią o tym, jak powinny one wyglądać. I często przy nowych realizacjach miejsca parkingowe są dodatkowo płatne, co powoduje, że mieszkańcy szukają darmowych parkingów poza terenem posesji. Jedyną odpowiedzią na korkowanie się miasta jest zwiększanie przepustowości i wydawanie kolejnych milionów na odrażnianie ulic. To myślenie, które ironicznie można nazwać późnopierkowskim, świadczy o zafiksowaniu się naszych władz na rozwoju, od którego Zachód już dawno odszedł. Choćby przykład z Holandii, gdzie w Amsterdamie zlikwidowano 10 tysięcy miejsc parkingowych. U nas betonuje się najlepsze fragmenty miasta. Zlikwidowano jedyny buspas przy ulicy Kościuszki, czy przebudowuje się skrzyżowania z myślą jedynie o kierowcach, zapominając, że piesi to także równorzędni uczestnicy ruchu drogowego. Powróćmy jeszcze na chwilę do statystyk. Tym razem z ministerialnego raportu opublikowanego na stronie brd24.pl. W ubiegłym roku na odcinku 100 metrów przed przejściem dla pieszych przy ograniczeniu do 50 km na godzinę zaobserwowano ponad dwa razy więcej kierowców przekraczających prędkość 85% niż w roku 2015 40%. Nie od dziś wiadomo, że najbardziej narażonym uczestnikiem ruchu drogowego są piesi i rowerzyści, którzy stanowią 40% ofiar wypadków drogowych. Niestety nasza KPP nie podaje oddzielnej statystyki dotyczącej wypadków z udziałem pieszych. To oni powinni być najbardziej chronieni, gdyż w starciu z samochodem nie mają praktycznie żadnych szans. W kolejnych odcinkach postaram się omówić poszczególne miejsca, które można poprawić lub rozwiązania, które warto u nas zastosować, by miasto było bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla niezmotoryzowanych mieszkańców.